Niefizyczne formy czerpania energii dzielą się na trzy obszary, na trzy części. Pierwszą z nich są fundamentalne formy czerpania energii, bez których nie ma sensu się ruszać dalej, jeżeli chodzi o praktyki duchowe. Drugą są właśnie wspomniane przed chwilą praktyki duchowe, czyli rytuały, medytacje, mantry, mudry i różne rytuały mnichów tybetańskich. I następnie mamy trzecią część, czyli pracę z energią, gdzie mówimy o czakrach, o energii kundalini, o znakach mocy, o kryształach i o innych formach właśnie czerpania energii, właśnie pracując z tą energią, przykładowo w formie radiestezji. Więc mamy sobie te trzy główne obszary, o których będziemy sobie rozmawiali. Dzisiejszego dnia poruszymy ten pierwszy obszar, czyli tą pierwszą część, która brzmi właśnie fundamentalne formy czerpania energii. W niej jest wymienionych pięć takich fundamentalnych form, o które należy zadbać, aby tej energii mieć dużo. A jak już dobrze wszyscy o tym wiemy, im więcej energii posiadamy, tym większą nadwyżkę jej mamy. A im więcej tej nadwyżki posiadamy, tym możemy tak naprawdę dawać ją światu, a im więcej dajemy światu, tym więcej również do nas jej wraca. Więc jest to piękne koło, które się zazębia. Witajcie serdecznie. Mamy sobie dzisiaj piękny dzień. U mnie jest godzina 12 na Bali, w Polsce 6. Rok temu witaliśmy się sformułowaniem witajcie 204 dnia Akademii Mocy, bo tych dni Akademii Mocy było 203. Przez rok 2022-2023. Obecnie tej Akademii Mocy codziennie rano nie robimy, aczkolwiek z racji faktu, że wczorajszego dnia, 14 kwietnia, była premiera mojej nowej książki Niefizyczne formy czerpania energii, stwierdziłem, że przez najbliższe dwa dni sobie właśnie o tej książce porozmawiamy w formie tak zwanej Akademii Mocy. U mnie jest jasno, w Polsce chyba jeszcze ciemno, 6:06. Witajcie serdecznie i zaczynamy przygodę z metafizyką, przygodę z duchowością. Należy patrzeć na wszechświat, tak jak mówiliśmy sobie już wielokrotnie na Akademii Mocy, właśnie z poziomu patrzenia na niego pod kątem energii, częstotliwości i wibracji, czyli czegoś, czego nie widzimy. Okazuje się, że nasze oczy są w stanie zobaczyć zaledwie 1% promieniowania elektromagnetycznego, więc jesteśmy całkowicie ślepi i cała pozycja odnośnie niefizycznych form czerpania energii jest uzupełnieniem dwóch poprzednich książek, czyli Ultrawydajności Ciała i Umysłu oraz Nawyków Mistrzów, gdzie bardziej skupiliśmy się na kwestiach fizjologicznych, fizycznych, na aspektach głodówek, diety i nawyków, tak? Tutaj skupiamy się bardziej na tych niefizycznych formach, dlatego rozdzieliliśmy na dwie książki tak naprawdę to, co fizyczne, to, co niefizyczne, ale trzeba w to, co niefizyczne uwierzyć. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o wszystkie metody, o których będziemy mówili oraz o wszystkie rzeczy, które są opisane w tej nowej książce, należy w to uwierzyć, bo jeżeli w to nie uwierzymy, no energia nie działa, tak? Jeżeli ktoś jest wątpiący, nie zobaczy. Jeżeli ktoś jest wątpiący, nie będzie na niego to działało. Działa to w drugą stronę również. Nawet jeżeli podamy komuś placebo, no to placebo działa, jeżeli w to placebo się uwierzy. Tutaj akurat wszystkie metody, o których mówimy, są już badane naukowo i nawet fizyka kwantowa o tym mówi, więc tutaj mamy różne mierniki do sprawdzania tych częstotliwości i tych różnych pomiarów energii, więc to już jest badane, ale dopiero raczkuje jakby badanie tego, co niefizyczne. Aczkolwiek właśnie trzeba w to uwierzyć i trzeba być przekonanym, że to działa. To jest pierwsza rzecz, więc zanim zaczniecie cokolwiek robić z kwestią niefizycznych form czerpania energii, zadbajcie o to, aby w głowie nastąpiła metamorfoza, że rzeczywistości to, czego nie widzimy, istnieje. My jesteśmy, tak jak powiedzieliśmy, ślepi, więc nie wszystko, co nie widzimy, nie istnieje. Raczej jest tak, że my w większości świata nie widzimy i trzeba się otworzyć na to, co metafizyczne, na to, co niewidzialne i na to, co właśnie niematerialne, a wtedy, jak to mówił Nikola Tesla, świat staje przed nami otworem. Gdzie jestem obecnie? Jestem na Bali, więc jest u mnie już tak ciepło, jasno, 30 stopni. Więc pozdrawiam z Bali. Wracając do tematu niefizycznych form, mamy sobie te pięć głównych, fundamentalnych form czerpania energii. Pierwszą z tych form jest uziemienie, czyli jakby kontakt z ziemią, czerpanie tej energii z ziemi. Drugą jest czerpanie tej energii z kosmosu, czy ze słońca. Można tutaj wymienić dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest właśnie medytacja, czyli kontemplacja, cisza, harmonia, spokój, kontakt z Bogiem, to jest forma czerpania energii yangowej, czyli energia yang dodatnia, mówiąc jak mówili taoiści. Energia z ziemi jest energią żeńską i nową, czyli mamy możliwość czerpania energii męskiej i energii żeńskiej. Równolegle wokół tego wszystkiego jest słońce. Tak samo mamy ogień jako słońce, które nas zasila tą energią cieplną, tą energią yangową. I mamy pranę, która nas otacza, czyli to jest trzecia forma właśnie prana, która nas otacza jako energia, którą wchłaniamy. I tu nie chodzi tylko o powietrze,
tylko chodzi ogólnie o wchłanianie energii. Jeżeli zobaczymy naszą rzeczywistość i przestrzeń wokół nas, to wszystko wibruje, wszystko ma pewną częstotliwość, wszystko ma pewną wibrację i my to chłoniemy. I możemy to chłonąć podświadomie, możemy to chłonąć świadomie. Możemy świadomie wybierać rzeczy, miejsca, okoliczności, ludzi, przestrzenie, gdzie po prostu tą energią się zasilamy i ta moc wokół nas jest. Jest albo tej mocy więcej, albo tej mocy mniej. Nie ma takiej sytuacji, że tej mocy nie ma. Więc zawsze tam pewna ilość mocy wokół nas jest i się nią zasilamy. Więc możemy wybierać miejsca, gdzie przykładowo tej mocy jest więcej i możemy wybierać miejsca, gdzie powietrze jest czystsze, tak? Czyli żebyśmy tym powietrzem bardziej czystym oddychali. Jeżeli oddychamy czystym powietrzem, automatycznie też mamy więcej jonów ujemnych, więc kolejny rozdział też tutaj jest o jonach ujemnych, które nas bardzo mocno zasilają. W miastach tych jonów ujemnych tak naprawdę nie ma praktycznie wcale, a przy wodospadach i w naturze jest ich bardzo dużo i jest przewaga jonów ujemnych nad dodatnimi i wtedy się dużo lepiej harmonizujemy. Wokół tego wszystkiego mamy również ćwiczenia oddechowe, czyli to, aby dbać o też poranne praktyki. Ja ćwiczenia oddechowe wykonuję codziennie rano, zaraz sobie o nich powiemy. Więc mamy możliwość korzystania z tego tlenu poprzez właśnie dotlenianie się, czy to właśnie bardziej pobudzający sposób, czy bardziej harmonijny. Mamy również czwartą formę, to jest wysiłek. Czyli nie tylko chodzi o wysiłek fizyczny, ale ogólnie chodzi o wysiłek intelektualny, emocjonalny, mentalny, różnego rodzaju wysiłki. Chodzi o to, żeby dawać energię światu. Im więcej damy tej energii, tym więcej do nas wróci. I tak to działało i będzie działać zawsze. Więc mamy ten wysiłek i mamy piątą rzecz, czyli relacje. Z relacji też albo czerpiemy, albo oddajemy i mamy toksyczne relacje, wtedy tej energii nam ubywa. Więc wszystko, co nas otacza, albo nas zasila, albo nas osłabia. Jeżeli chodzi o ten pierwszy punkt, od którego zaczęliśmy, czyli uziemienie, to tu jest ciekawa historia, bo okazuje się, że człowiek zawsze miał tego kontaktu z ziemią bardzo, bardzo, bardzo dużo. Obecnie stało się tak, że chodzimy w butach, które zostały wymyślone bardzo inteligentnie, tak że tego kontaktu z ziemią nie mamy. Poza tym jest beton, poza tym mamy chodniki i tak naprawdę jedyny moment, kiedy chodzimy boso po ziemi, bezpośrednio z kontaktem z ziemią, to są wakacje, kiedy jesteśmy na plaży i okazuje się, że wtedy najlepiej wypoczywamy, kiedy mamy właśnie bezpośredni kontakt stóp z ziemią. Na co dzień tego kontaktu nie mamy. Teraz w Polsce już robi się ciepło, więc dobry moment jest na to, aby właśnie udawać się codziennie na trawę czy gdzieś boso pochodzić. Nawet wystarczy 10 minut, bo co się dzieje podczas właśnie kontaktu z ziemią? Podczas kontaktu z ziemią oddajemy jej jony dodatnie, a zasilamy się jonami ujemnymi. Tak jak powiedzieliśmy, jony ujemne również są wokół nas i te jony ujemne są przykładowo bardziej ilościowo obecne przy wodospadach, czy w naturze, czy w górach. Szczególnie w górach i przy wodospadach tych jonów ujemnych jest bardzo dużo. Tak samo właśnie podczas kontaktu z ziemią oddajemy jony dodatnie, a zasilamy się ujemnymi. Czyli bardzo fajnie możemy sobie równoważyć tą różnicę jonów ujemnych. Przerwało mi tutaj coś na chwilę, więc bardzo możemy fajnie poprzez kontakt z ziemią równoważyć tą różnicę. Bardzo często mamy tych jonów dodatnich zbyt dużo, a za mało tych ujemnych. Więc pierwsza rzecz, jony ujemne, które pobieramy z ziemi, automatycznie nas to też odstresowuje, harmonizuje, obniża się nam poziom kortyzolu, to jest bardzo ważne, uspokaja się układ nerwowy. I ja kiedy mam możliwość w Polsce, kiedy jest ciepło, być na zewnątrz, to spędzam bardzo często kilka godzin dziennie boso, czyli przykładowo siadam sobie gdzieś, jadę na rowerze, zdejmuję buty, zdejmuję skarpetki, kładę stopy boso na ziemi, siadam na jakimś leżaku, biorę laptopa i coś pracuję lub piszę, lub czytam książkę, lub siedzę na telefonie nawet i z kimś rozmawiam. Więc ja bardzo często ten kontakt z ziemią posiadam i uważam, że jest to fundament, aby codziennie go mieć. Nie chodzi o to, żeby tylko na wakacjach się harmonizować, ale codziennie się harmonizować, wyrzucać z siebie ten kortyzol. Tak naprawdę wtedy stajemy się bardziej harmonijni, a im bardziej jesteśmy harmonijni, tym wszystko wokół nas jest bardziej harmonijne, gdyż tak jak wiemy, to co na zewnątrz, tak samo wynika z tego co wewnątrz, czyli im więcej mamy my, więcej tego spokoju w sobie, tym świat wokół nas jest również spokojniejszy, więc pozbywanie się tego kortyzolu poprzez kontakt z ziemią jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj mamy taki podpunkt, który nazwałem Ziemia jako
masywny rezerwuar elektronów, czyli można powiedzieć, że to jest taki wielki akumulator, do którego jesteśmy podłączeni. I my, mając kontakt z Ziemią, tak jak nasi przodkowie mieli kontakt z Ziemią, spali nawet spali nawet bez żadnych tam łóżek, tak? Czyli spali bezpośrednio na słomie, czy na jakiejś tam skórze owcy czy kozy, mieli non-stop kontakt z Ziemią. Okazuje się, że my poza butami mamy łóżka, mamy piętra i tego kontaktu nie mamy, więc człowiek się automatycznie harmonizował kiedyś przez 6-8 godzin w ciągu dnia. Ja zobaczyłem, że jeżeli będę spał przykładowo na prześcieradle uziemiającym, bo też możliwość uziemienia się jest w domu poprzez kupienie prześcieradła uziemiającego, to ten sen jest głębszy, zasypiamy szybciej, wstajemy wcześniej, więc tego snu jest nam dużo mniej potrzeba, bo mamy wtedy lepszą regenerację. Okazuje się, że sportowcy również korzystają z tych mat uziemiających. Po bardzo intensywnym wysiłku wchodzą do tak zwanych śpiworów uziemiających i się uziemiają. I dzięki temu regeneracja powysiłkowa jest znacznie szybsza, więc wiedzą o tym również sportowcy, że Ziemia właśnie jako taki akumulator jest w stanie nas z jednej strony naładować, a z drugiej strony zabrać z nas to, co toksyczne, to, co zbędne. Okazuje się również, że znikają stany zapalne, słuchajcie, które nabywamy poprzez różnego rodzaju złe praktyki, nawyki, czy to żywieniowe, czy to emocjonalne. I poprzez kontakt z Ziemią, czy poprzez uziemienie jesteśmy w stanie właśnie pozbyć się nawet stanów zapalnych. I były robione badania, pokazywali ludzi, którzy mieli jakąś ranę, jak się ta rana leczyła w przypadku, kiedy nie mieli uziemienia, a jak się leczyła, kiedy byli non-stop albo uziemieni naturalnie poprzez kontakt z Ziemią, albo właśnie poprzez jakieś tam maty uziemiające i inne formy technologiczne. Więc chodzenie boso po ziemi to jest jedna rzecz. Kiedy możemy, zdejmujemy buty, na przykład kiedy jest ciepło, siadamy, czytamy, pracujemy, właśnie mając kontakt z Ziemią, można się również oprzeć o drzewo. Drzewo również przewodzi te jony ujemne, więc można również uziemiać się właśnie poprzez kontakt z drzewami, nie tylko poprzez stopy, czyli mamy poprzez stopy, poprzez ręce, poprzez dotyk ogólnie tego, co naturalne. Prześcieradło uziemiające, jest dużo różnych prześcieradeł uziemiających, nie ma zbytnio znaczenia, które kupicie. Ja mam chyba firmę Terrapia, jest taka firma za 400 czy 500 zł, więc można sobie je nabyć i zobaczyć swój stan, jakość snu podczas uziemiania się tym właśnie prześcieradłem lub bez. I podsumowując korzyści, tutaj jakby wymieniłem uziemiania, mamy mniej tego kortyzolu i stresu, mamy redukcję zmęczenia stanów zapalnych, mamy szybsze zasypianie i głębsze fazy snu, lepsze samopoczucie, więcej energii. Ja zauważyłem, że kiedy się nie uziemiam, tutaj energii mam znacznie mniej. Wystarczy, że kiedy mam spadek energii, pójdę boso gdzieś, dotknę przez 10 minut boso stopami ziemi, napiję się dużo wody, tak? I automatycznie mój poziom energii jest zupełnie inny, więc są to proste metody, darmowe metody i tak naprawdę lekarze nie są nam w rzeczywistości potrzebni, kiedy znamy formy czerpania energii. Nie trzeba brać leków. Więc mamy to lepsze samopoczucie, ja zauważyłem bardzo, bardzo mocno. Wyregulowanie zegara biologicznego, to jest bardzo ciekawe, że im bardziej mamy kontakt z Ziemią, tym szybciej zasypiamy, czyli wcześniej kładziemy się spać, wcześniej wstajemy. To, że ja wstaję o godzinie 3:30, 4:00 wynika z tego, że ja o 20:00 jestem odcięty. Mnie o godzinie 20:00 po prostu odcina. Tutaj akurat na Bali jest teraz zachód słońca wcześniej, 18:00, 18:30. Zakładam wtedy już okulary blokujące światło niebieskie i o 20:00 już śpię. Bardzo często oglądamy z Karoliną jakiś film i ja normalnie po 15 minutach filmu zasypiam, bo to jest mój czas, żeby zasnąć o godzinie 20:00, 20:30, maksymalnie 21:00 i wtedy dzięki temu śpię 5-6 godzin, ten sen jest bardziej wydajny, bo jak wiemy dobrze, sen przed 22:00 liczony jest podwójnie, a nawet potrójnie, słuchajcie, ten sen pomiędzy 23:00 a 24:00 nijak się ma do tego pomiędzy 20:00 a 22:00. Ja zauważyłem, że kiedy pójdę spać o 21:30 i stracę te 1,5 godziny snu, ten sen jest zupełnie inny, ale bardzo mocno pomoże Wam w regulowaniu tego zegara biologicznego uziemianie, tak? Kontakt z naturą, uziemianie, kontakt z jonami ujemnymi, bardzo fajnie to działa. Zobaczycie, kto ma problem ogólnie z zasypianiem wcześniej albo ma, tak jak Przemek powiedział przed chwilą, nieprzespane noce, koniecznie kontakt z naturą. Wystarczy tak naprawdę słońce, ziemia, dobra woda i wszystko się wyreguluje. Organizm jest bardzo inteligentny, nie trzeba mu po prostu przeszkadzać. My poprzez różne nawyki, praktyki, my mu przeszkadzamy. Wystarczy nie przeszkadzać, a on się sam wyreguluje. Mamy bardzo fajny punkt, większą produkcję ATP. O produkcji ATP może zrobimy osobny live, bo to jest temat karniworowy, czyli jak czerpać energię poprzez spożywanie tłuszczu, bo możemy ATP produkować albo z glukozy, albo z tłuszczy zwierzęcych i z tłuszczy zwierzęcych to produkcja ATP w mitochondriach komórkowych jest znacznie bardziej wydajna, aczkolwiek udowodniono, że uziemianie również
również zwiększa produkcję ATP, więc tej energii jest więcej. Czyli poprzez spożywanie dużej ilości tłuszczy zwierzęcej i jeszcze uziemianie tego ATP mamy więcej, a ATP jest nazwane energetyczną walutą życia. Więc im mamy więcej energetycznej waluty życia, tym mamy więcej mocy, a im więcej mocy, tym więcej nadwyżki energii. Lepsze trawienie, ja zauważyłem lepsze trawienie, większą odporność organizmu. Praktycznie organizm nie choruje, kiedy ma kontakt z ziemią, ze słońcem. Przyspieszenie, leczenie się ran, to akurat zaobserwowali sportowcy, którzy właśnie byli w tych matach uziemiających. Redukcję stanów zapalnych, szybszą regenerację po treningu. I u kobiet też zauważono łagodniejsze bóle menstruacyjne, czyli kiedy był kontakt z ziemią, te miesiączki przechodziły po prostu kobiety łagodniej. Więc podsumowując, pierwszy punkt, codziennie się uziemiajcie, 10 minut dziennie minimum posiadajcie ten kontakt z ziemią, dlatego że zobaczycie bardzo szybko efekty. Już po tygodniu regularnego, codziennego uziemiania będziecie widzieli inny świat. Drugim punktem, o którym powiedzieliśmy, jest kontakt właśnie z tą energią yangową, czyli energia z ziemi jest energią inową, żeńską, a energia z góry jakby jest dodatnia, mamy energię plus i minus, takie my sobie pomiędzy, więc energia z góry jest dodatnią energią. I tą energię dodatnią możemy czerpać właśnie albo od kosmosu, albo od Boga, albo od Wszechświata, jak kto chce nazywać, niech sobie nazywa po swojemu. Aczkolwiek też mamy właśnie tą jedną energię yangową, kosmiczną, z drugiej strony energię słoneczną. I teraz okazuje się, że mamy dużo większe natężenie zarówno z dołu fali Schumana, jak i z góry fal kosmicznych, więc ten przypływ energii automatycznie dla nas jest większy. Dlatego dużo ludzi może odczuwać różnego rodzaju w ostatnim czasie dolegliwości, czy to przyspieszenie materii, czy jakieś różne problemy zdrowotne, bo po prostu jest nadmiar energii zarówno z dołu, jak i z góry. I my się teraz zaczynamy do tych nowych częstotliwości, do tych nowych wibracji, do tych nowych drgań przystosowywać. Tak samo na Słońcu różnego rodzaju wybuchy, które powodują, że tej energii cieplnej idzie do nas więcej, też nam dostarcza energii. Więc trzeba po prostu sobie dać akceptację, że takie dni gorsze się będą zdarzały, bo po prostu jest więcej na świecie energii, a my jako te bateryjki jesteśmy nieprzystosowani do takiej ilości energii, jaka jest obecnie. Możecie sobie sprawdzić w bardzo łatwy sposób miernikiem, albo w internecie są różne, również pomiary online na bieżąco robione odnośnie fali Schumana i wyładowań słonecznych czy wyładowań z kosmosu i możecie sprawdzać, jakie są danego dnia wyładowania i na tej podstawie definiować, jeżeli na przykład boli Was głowa, no to może być spowodowane właśnie tymi wyładowaniami i w tym momencie należy pić dużo wody i też dać sobie właśnie tą akceptację. Więc mamy z jednej strony to, co powiedzieliśmy, kontakt z ziemią, z drugiej strony mamy sobie nasłonecznienie, czy kontakt z górą, kontakt z kosmosem. Tutaj można powiedzieć, to jest forma medytacji, czy omówimy sobie ją innego dnia, bo to jest już w kolejnej części, czyli w praktykach duchowych, ale nasłonecznienie. To jest bardzo ważne, ja tutaj akurat jak jestem na Bali, to bardzo mocno obserwuję, że kiedy w Polsce tego słońca nie było, to okazywało się, że mi tego słońca brakowało i to bardzo mocno i musiałem często zimą wylatywać w różne miejsca, aby tego słońca zdobyć po prostu większą ilość. Okazuje się, że jednak ono jest nam niezbędne do życia. Musimy mieć z nim kontakt. Jeżeli nie mamy z nim kontaktu, należy suplementować witaminę D. Ja mam fajne mieszanki na witaminę D, D3 plus K2MK7. W mojej książce macie dokładnie rozpisane proporcje, ile czego brać i gdzie te witaminy kupić. Ja nic z tych witamin nie mam, to robi mój znajomy, który ma małą produkcję, więc po prostu zauważyłem najlepszą wchłanialność przy tych witaminach i można się nimi suplementować, ale polecam to robić w okresach zimowo-jesiennych, teraz kiedy jest słońce, jak najczęściej być na słońcu. Jeżeli chodzi o słońce, bardzo ważne jest to, żeby mieć bezpośredni kontakt ze słońcem poprzez gałki oczne, czyli nie mieć okularów blokujących światło słoneczne. Ja nie noszę okularów na wyjeździe, jak widzicie, nie mam żadnych opalenizn. Ja wolę nie widzieć, być tak naprawdę trochę ślepym, ale mieć ten kontakt ze słońcem. Okulary przeciwsłoneczne zostały wymyślone po to, abyśmy tej witaminy D3 nie wchłaniali tak dużo. Okazuje się, że witamina D3 wchłania się najlepiej przez gałkę oczną, tak? Więc mamy sobie kontakt bezpośrednio oka ze słońcem. Najlepiej wschody, zachody, wtedy też produkuje się dużo serotoniny, dopaminy, ale najważniejsza jest ta właśnie witamina D3. Z drugiej strony kremy z filtrem. Polecam odstawić kremy z filtrem. Ja też tutaj, będąc nawet w takim gorącym klimacie, kremów z filtrem nie używam, za co przepłaciłem kilka razy, bo dwa razy już tutaj na tym wyjeździe w ciągu 2 tygodni schodziła mi skóra. Ale już teraz widzę, że jak się opalam, to ta skóra mi nie schodzi. Czyli ona zeszła, ta pierwsza warstwa skóry zeszła i już kolejne warstwy nie muszą schodzić, bo jakby ta skóra jest zregenerowana. Czy tak jak węże zrzucamy, słuchajcie, skórę,
i potem mamy czystą, elegancką, nowiutką. Więc nie korzystajmy z kremów z filtrem. Lepiej być krócej na słońcu, czyli przykładowo posiedzieć godzinę na słońcu, zejść ze słońca, potem znowu na pół godziny zejść ze słońca, albo nawet jednego dnia, kiedy się gdzieś przemieszczacie w bardzo gorącym miejsce, być na tym słońcu chwilę. I uwaga, żeby nie zasypieć, bo jak zaśniecie na słońcu, okazuje się, że to słońce dużo mocniej chwyta. Ja miałem taki przypadek, że nie mogłem założyć potem butów, bo mi zaczęła schodzić skóra z kostek. Więc nie zasypiemy na słońcu, ale bądźmy na tym słońcu właśnie jak najczęściej, teraz szczególnie latem. I nie używajmy tych kremów z filtrem, bardzo ważne, nie używajmy tych okularów przeciwsłonecznych, gdyż zobaczycie, że ta witamina D3 bardzo mocno się wtedy wchłania i dużo szybciej przyswaja. Więc mamy sobie tą witaminę D3, czyli mamy kontakt z ziemią, mamy kontakt ze słońcem, mamy również kontakt z tak naprawdę tutaj tymi jonami ujemnymi, które już powiedzieliśmy sobie wielokrotnie, są wokół nas, kiedy przebywamy w naturze. I teraz sobie wymienimy, ile tych jonów ujemnych, słuchajcie, jest przykładowo na centymetr sześcienny w różnych miejscach. Przy wodospadzie, gdzie teraz bardzo często na Bali jesteśmy, przy wodospadach tych jonów ujemnych jest, słuchajcie, od 95 tysięcy do 450 tysięcy na centymetr sześcienny. Jest bardzo duża ilość, to jest największa ilość, jeżeli chodzi o jakiekolwiek miejsca w naturze. Później mamy jaskinie oraz w trakcie burzy około 20 tysięcy jonów ujemnych na centymetr sześcienny. Mamy pola, łąki około 5, 10, nawet do 50 tysięcy jonów ujemnych. W górach, lasach, nad morzem od 50 do 100 tysięcy jonów ujemnych na centymetr sześcienny. A słuchajcie, w domach i biurach tylko 20. W samochodach 5, ale w niektórych samochodach nawet jest więcej jonów dodatnich niż ujemnych, bo cały myk polega na tym, że wszystkie urządzenia stworzone przez człowieka produkują jony dodatnie. Czyli plastik, czyli samochody, czyli silnik spalinowy, czy silnik elektryczny. Silnik elektryczny produkuje tych jonów dodatnich jeszcze więcej, a te jony dodatnie powodują, że jesteśmy zmęczeni, ospali i nie mamy tej energii, więc jony dodatnie nam tą energię zabierają, a jony ujemne nam tej energii dodają. Czyli przebywając bardzo często zbyt dużo w biurach, zbyt dużo w domach, zbyt dużo w samochodach, tej energii po prostu mamy dużo mniej, więc trzeba sobie równoważyć. Jeżeli przebywacie w jonach dodatnich, należy przebywać również w jonach ujemnych. I wtedy ten bilans się jakby równoważy. Więc jak się doładowujemy tymi jonami ujemnymi? Przebywamy w naturze. Prosta rzecz. Jeżeli nie przebywacie w naturze, to fajnie zadbać o to, żeby mieć w domu różnego rodzaju, czy w biurze rośliny. Rośliny automatycznie wydzielają jony ujemne. Naturalne świeczniki. Świeczniki na przykład solne też fajnie przy tym pomagają, czyli sól himalajska wydziela jony ujemne. Palenie świec, świece naturalne również wydzielają jony ujemne, czyli ogólnie ogień. Ogień powoduje jonizację powietrza. Dlatego fajnie się czujemy przy ognisku, dlatego fajnie się czujemy się przy świecach, dlatego fajnie czujemy się przy kominku, bo jest więcej po prostu jonów ujemnych. Dlatego też fajnie czujecie się poprzez właśnie kontakt z naturą przy wodospadzie czy na plaży, gdzie macie kontakt bezpośrednio z ziemią i naturą. Kolejna rzecz, kryształy, bursztyny, kamienie szlachetne, tak? Duże okna, przestrzeń, tak aby było tego światło słonecznego. Światło słoneczne również, słuchajcie, wydziela jony ujemne. Więc korzystajcie z tych jonów ujemnych jak najczęściej, bo zobaczycie, że łącząc światło słoneczne razem z jonami ujemnymi, razem z tym uziemieniem, tej energii będzie bardzo dużo. Przypominam również o wschodach, zachodach słońca, gdzie poza tym jeszcze wydziela nam się dużo serotoniny, dopaminy, oksytocyny i tak dalej. Jeżeli mamy oczywiście wtedy ten wschód słońca z kimś bliskim, właśnie wtedy też jest oksytocyna. Więc dbajmy o te hormony i też przykładowo spożywajmy produkty pochodzenia zwierzęcego. Jeżeli chodzi o produkty pochodzenia zwierzęcego, okazuje się, że dużo witaminy D3 wchłaniamy właśnie poprzez właśnie produkty typu odzwierzęce, tak? Czyli najwięcej ma węgorz, na przykład tran, dlaczego ludzie spożywają tran. Tran ma tej witaminy D3 bardzo dużo. Śledź, dziki łosoś, masło, żółtko. Jeżeli ktoś nie spożywa ryb, ja na przykład mało spożywam ryb, niezbyt lubię ryby, wolę wołowinę. W wołowinie też macie dużo witaminy D3, sery żółte, żółtko. Ogólnie najwięcej witaminy D3 wchłania się właśnie z produktów odzwierzęcych. W produktach pochodzenia roślinnego ta wchłanialność witaminy D3 jest znacznie, znacznie niższa. Mamy sobie tak naprawdę już wymienione kilka rzeczy. Następnie mamy ten oddech, czyli można powiedzieć tą pranę, ten oddech, można powiedzieć, o których mówili mistyczni mnichowie tybetańscy, tak? Którzy praktykowali codziennie rano rytuały tybetańskie. O tym też jest w dalszej części książki cały rozdział o rytuałach tybetańskich, ale praktykowali ćwiczenia oddechowe. Jeżeli chodzi o ćwiczenia oddechowe, mamy kilka rodzajów ćwiczeń oddechowych. Mamy Wima Hofa, który działa bardzo pobudzająco, więc ja Wima Hofa obecnie nie praktykuję, bo mam już taką ilość energii, że nie chcę jej sobie dodawać więcej, gdyż Wim Hof dodaje nam energii Yang. Energia Yang nas przebodźcowuje, przegrzewa i dodaje nam tej męskiej energii, kreacji, działania. Więc jeżeli ktoś się boryka
obecnie z takimi rzeczami jak brak kreacji, czy brak mocy sprawczej, czy jakieś trudniejsze momenty w życiu, Wim Hof bardzo fajnie pomoże, bo Wim Hof dodaje energii dodatniej, yangowej i męskiej, tak? Czyli dodaje nam odwagi. Z kolei, kiedy ktoś próbuje wyciszyć organizm, tak jak ja obecnie praktykuję, to robię już od pół roku codziennie rano pranayama. Pranayama ćwiczenie też macie dokładnie opisane w książce. Jest dużo różnych materiałów, wideo na YouTubie, jak te rytuały praktykować. Polega na tym, żeby wdychać jedną dziurką powietrze, zatrzymać powietrze na chwilę i drugą dziurką je wydychać. I później przerwa znowu i na przemian lewa i prawa dziurka. O co chodzi? Chodzi o to, że mamy sobie w organizmie energię kundalini, która płynie tak jak wąż, dlatego wąż jest symbolem energii kundalini. I mamy tak naprawdę też układy nerwowe, tak? Czyli mamy z jednej strony pingale. Pingala to jest układ współczulny, to jest męski układ, który płynie u mężczyzny z prawej strony w górę i leci tak wężem. A z drugiej strony u kobiety mamy idę. Ida to jest też, mężczyzna też ma tą idę, czyli ten kanał z lewej strony, który idzie właśnie też od dołu do góry i od góry do dołu, ta energia krąży. Więc mamy pingale, mamy idę i po środku mamy saszumne, tak? Czyli mamy sobie trzy, można powiedzieć, takie kanały, którymi płynie energia. I właśnie poprzez pranayamę jesteśmy w stanie te układy zrównoważyć. Z jednej strony pingala, czyli układ współczulny, układ, który działa za pobudzenie. Z drugiej strony idę, czyli układ przywspółczulny, kobiecy, który działa za rozluźnienie, relaks, odpoczynek i trawienie. Dlatego z natury mężczyźni są bardziej pobudzeni zawsze, bo mają tą pingalę przeważającą, czyli tą energię dodatnią, czyli ten plus yangowy. A kobiety mają energię ujemną, in, nie chodzi, że gorszą, po prostu minus i plus, tak? I są bardziej wyharmonizowane. I tutaj poprzez ćwiczenie pranayama jesteśmy w stanie zrównoważyć energię pobudzenia z energią relaksu. Więc jest to bardzo fajne ćwiczenie na zrównoważenie właśnie tych różnych energii, które w sobie posiadamy, energii męskiej, energii żeńskiej i w zależności od tego, co kto potrzebuje, jeżeli ktoś potrzebuje pobudzenia, niech praktykuje oddechy ognia, też są opisane u mnie w książce oddechy ognia, które fajnie pobudzają i też mocno uzdrawiają układ pokarmowy oraz Wima Hofa, tak? Jeżeli chodzi o pobudzenie, jeżeli chodzi o wyciszenie, to polecam właśnie pranayamę, czyli równoważenie kanału idy i pingali. Jeżeli chodzi o ćwiczenia oddechowe, zaobserwowano również, że bardzo mocno podnoszą one odporność, też sprawiają, że nasze płuca lepiej funkcjonują, więc zobaczycie również, że wasze organy są bardziej dotlenione, wasze komórki również i lepiej funkcjonuje cały wasz mózg, cały wasz organizm i wystarczy te ćwiczenia praktykować zaledwie 10-15 minut dziennie. Nie chodzi o to, żeby robić nagle teraz pół godziny różnych ćwiczeń oddechowych. Wystarczy 10 naprawdę minut, ale codziennie rano wykonywać czy to pranayamę, czy to oddechy Wima Hofa, czy to oddechy ognia i zobaczycie, że te, jak to mówili Hindusi, 72 tysiące nadi, czyli tych różnych kanałów, które mamy w ciele, będą po prostu się równoważyły, uzdrawiały i harmonizowały. Więc mamy sobie te ćwiczenia oddechowe. To się fajnie też łączy z tymi jonami ujemnymi, czyli jeżeli jesteście na powietrzu, przykładowo ja lubię rower, bardzo się na rowerze, też podczas roweru praktykuję powolne wdychanie powietrza i wydychanie, czyli świadomy oddech. Im bardziej świadomy jest oddech, tym bardziej świadome jest nasze życie i tym trudniej jest nas wyprowadzić z równowagi, więc polecam również świadomy oddech w trakcie normalnie, czy to treningu, czy to spaceru, które również bardzo uwielbiam i polecam wykonywać codziennie każdemu minimum 10 tysięcy kroków, żeby pobudzić limfę i też uspokoić organizm, co też fajnie działa na układ trawienny, bo mamy w nogach meridiany żołądka, więc tych praktyk jest dużo, ale chodzi o to, żeby codziennie być, czy to na rowerze, czy to na spacerze, czy wykonać właśnie te 8-10 tysięcy kroków, czy przejechać się na rowerze, czy chwilę się przebiec. Chodzi o to, żeby poruszyć limfę, dotlenić organizm. Poza tymi ćwiczeniami oddechowymi fajnie właśnie to praktykować, więc świadomy oddech polecam i polecam również oddychanie nosem. Dlaczego nosem? O tym jest dużo informacji, nie ma teraz czasu na omawianie tego segmentu, aczkolwiek również ważne, żeby pamiętać o tym, że oddychanie nosem nas harmonizuje, czy kiedy wdychamy powietrze nosem, to wtedy ten nasz układ współczulny, pobudzający się harmonizuje, czyli oddychając buzią, tak jak zwierzę przykładowo, kiedy się czegoś przestraszy, robi tak i nagle jest ten układ współczulny odpowiadający za pobudzenie pobudzony i się wydziela kortyzol i stres. Chodzi o to, że kiedy oddychamy nosem, czyli wdychamy powietrze nosem, wtedy się aktywizuje układ przywspółczulny, się harmonizujemy i mamy dużo fajniej wtedy zbalansowany ten układ nerwowy, więc oddychajmy nosem. Fajna praktyka zaklejać również usta, słuchajcie, sobie na noc, aby nie oddychać buzią, gdyż bardzo często oddychając buzią robimy sobie dużo różnych
problemów zdrowotnych, więc polecam nie oddychać buzią nawet podczas snu. To się nazywa metoda butejki, o tym również jest w książce, więc oddychanie nosem uważam za game changer. O tym również dużo sportowców Wam powie, że poprzez oddychanie nosem czy zaklejanie sobie ust na noc ich osiągi sportowe wzrosły około 50%. Więc taka prosta metoda jak oddychanie nosem zawsze i wszędzie powoduje naprawdę nie tylko wzrost wydajności, ale również wzrost efektywności sportowej i efektywności mentalnej, bo jak wiemy dobrze, im lepiej nasz mózg jest dotleniony, tym jest bardziej kreatywny, tym jest również bardziej spokojny i tym mamy więcej różnych ciekawych pomysłów i ciężej jest nas wyprowadzić z równowagi. Więc pamiętajmy o oddychaniu nosem, pamiętajmy o ćwiczeniach oddechowych i to można wyłonić jako trzeci segment właśnie tutaj czerpania energii, czyli czerpiemy ją z ziemi, to są jony ujemne, oddajemy jej jony dodatnie. Z drugiej strony medytacja, czy kontemplacja, czy kontakt z kosmosem, to jest druga rzecz. I słońce, które nas zasila energią jangową. Trzecia rzecz to jest coś, co nas otacza, czyli prana oraz powietrze, które jest elementem prany, czyli tej energii, która wokół nas jest i wibruje. Więc zasilanie się tą energią, która nas otacza. Ćwiczenia oddechowe, oddychanie nosem, świadomy oddech, sport. I proste metody. Zobaczcie, to nie jest nic skomplikowanego. Wystarczy codziennie mieć kontakt z ziemią, pójść na słońce, pooddychać, przejść się kilka kilometrów, pojechać na rowerze i zobaczycie, że te proste rzeczy robione codziennie dają w perspektywie kilku miesięcy fenomenalne zmiany, ale nie oczekujcie ich, że one będą od razu, aczkolwiek te trzy punkty, co powiedzieliśmy, zobaczycie zmiany bardzo szybko. Najprawdopodobniej już po kilku dniach będziecie się czuli dużo, dużo lepiej, a może nawet po jednym dniu, więc u każdego jest to inaczej. Jeżeli chodzi o przebodźcowanie, chodzi o to, żeby ten układ nerwowy wyharmonizować, gdyż obecnie żyjemy w czasach przebodźcowania informacjami. Mamy zbyt dużo informacji, mamy nadmiar informacji, a z nadmiaru informacji wynika fakt, że mamy po prostu te układy nerwowe przebodźcowane, a im bardziej jesteśmy przebodźcowani, tym mniej mamy zdrowia i harmonii i możliwości kreacji świata takim, jakim chcemy, aby był. Więc pamiętamy o tych trzech rzeczach, które nas otaczają. Ziemia, słońce i powietrze. To jest fundament, bez tego nie pójdziemy dalej. Następnie mamy sobie rozdział, który brzmi wysiłek. Jeżeli chodzi o wysiłek, to już powiedzieliśmy na samym początku, że tu nie chodzi o to, żeby był wysiłek tylko i wyłącznie fizyczny, czyli na siłowni. Ja aktualnie, nie tylko aktualnie, ale nigdy tak naprawdę siłowni nie lubiłem. Nie chodziłem na siłownię, bo uważałem, że to jest kolejne przebodźcowywanie organizmu, które zostało stworzone przez człowieka w latach ostatnich. I jak się okazuje, kulturyści nie żyją dłużej niż ci, którzy nie ćwiczą. Po prostu mają przebodźcowane układy nerwowe i hormony im buzują. Więc ja praktykuję, tak jak już powiedzieliśmy, rower, cardio, spacer, słońce, ziemię i kontakt właśnie z naturą. To są najlepsze formy aktywności, ale chodzi o to, żeby się ruszać. Chodzi o to, żeby nie siedzieć. Bardzo często mamy osiadły tryb życia i przez ten osiadły tryb życia nie możemy czerpać energii. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie ma wysiłku, czyli nie ma energii. Jeżeli nie dajemy energii, ta energia nie może do nas wrócić. To jest zwykłe prawo, tak jak bumerang. Wysyłamy bumerang, on do nas wraca. Tak samo jest ze wszystkim. Dajemy dobro, dobro do nas wraca. Dajemy zło, zło do nas wraca. To jest tak zwana karma. Jeżeli chodzi o tą karmę, tak samo ona działa z wysiłkiem. Jeżeli wykonujemy swoje obowiązki prawidłowo, czyli do wysiłku również można zaliczyć wykonywanie swoich obowiązków prawidłowo, czyli bycie spełnionym w działaniu. Ja to nazywam spełnieniem w działaniu, czyli kiedy coś robimy, róbmy na 100%. Tak? Czy to przykładowo, jeżeli piszemy książkę, daje dużą satysfakcję napisanie książki, gdyż jest to poukładane, jest to w formie poradnika i rzeczywistości może pomóc bardzo dużej ilości osób oszczędzić czas i zyskać szybko dużą ilość energii, więc samo napisanie książki dla mnie było ogromną ilością energii, którą otrzymałem rykoszetem. Poza tym mi się bardzo dużo w głowie poukładało rzeczy, które wcześniej były niepoukładane. Więc dając nawet tutaj książkę, można dostać energię z powrotem. Dając komuś dobre uczynki, pomagając, też ta energia do nas wraca. Nie zawsze od razu, czasami po jakimś czasie, ale ona zawsze wróci. Tak samo jest z pracą. Jeżeli pracujemy na 100%, wykonujemy swoje obowiązki na 100%, będziemy mieli rezultaty bardzo dobre. Jeżeli ktoś wykonuje na 80%, one będą niewspółmiernie mniejsze niż te przy 100%. To nie jest tak jak w matematyce, że to będzie wtedy 180. To będzie zupełnie inna proporcja. Czyli jeżeli dajecie z siebie 120%, to będzie kilka razy większa efektywność i kilka razy więcej energii otrzymacie z zewnątrz z powrotem, niż daliście, w przypadku gdybyście dali przykładowo 70-80% wiedzy, w sensie tej energii, którą daliście. Więc lepiej robić mniej, ale na 100%, niż dużo na 70%. Jak to mówią piękne powiedzenia, co się dzieje, kiedy złapiemy kilka srok za ogon. Zrobić jedno, ale porządnie. Zobaczycie, że ta satysfakcja, energia, nie mówię o takiej dumie Hawkingsowej, którą kalibrował bardzo nisko, mówię o takiej satysfakcji z życia.
Im będziecie więcej dawali, im będziecie mieli więcej wysiłku, tym będziecie mieli większą satysfakcję z życia. Im będzie większa satysfakcja z życia, zadawanie testów prawidłowo to jest kolejna rzecz, jeżeli chodzi o wysiłek. Czyli wszechświat nas testuje cały czas, na każdym kroku. Wszystko jest testem duchowym. I albo my się zachowamy odpowiednio, jeżeli chodzi o kalibrację, czyli zareagujemy z wysokich wartości, albo nieodpowiednio, czyli z poziomu siły, a nie mocy, tak? Czyli ze zwierzęcego instynktu. Jeżeli będziemy reagowali z mocy i z naszego wyższego umysłu niż naszego zwierzęcego umysłu, tym zobaczycie, że będziecie mieli więcej mocy, bo będziecie zdawali testy prawidłowo. Więc wykonywanie swoich obowiązków na 100%. Jeżeli pracujemy, to pracujemy. Jeżeli nie pracujemy, to odpoczywamy. Tak, nie ma innej możliwości. Więc poświęcenie się w 100% czynności, którą wykonujemy. Oraz to zdawanie testów na 100%. Czyli przykładowo często ktoś nas testuje, nawet kiedy nie chcemy, żeby nas testowało, zdajemy. Kiedy my sami chcemy coś przepracować, również sobie zapisujemy, co chcemy przepracować i nad tym pracujemy. Sama praca nad swoimi deficytami z dzieciństwa, czy sama praca nad swoimi niedoskonałościami buduje w nas tą pewność siebie, buduje w nas to poczucie własnej wartości, buduje w nas tą samoocenę. Zobaczycie, jak dużo energii daje zdawanie testów prawidłowo oraz wykonywanie swoich obowiązków na 100%. To są dwie piękne metody i spójrzcie, mówimy o wysiłku. Nie mówimy tu tylko i wyłącznie o jakimś tam pracowaniu, tak, gdzieś tam jako rolnik, czy gdzieś bycia na siłowni. Mówimy o wysiłku. Wysiłek to jest energia. Nie patrzcie na wysiłek w postaci siłowni. Patrzcie na wysiłek w postaci tego, co dajecie od siebie. Im będzie wysiłku więcej, tym będzie więcej mocy. I bardzo często ludzie uciekają od wysiłku. I ja sam miałem taki etap w swoim życiu, kiedy sprzedałem udziały w spółkach, wyleciałem za granicę, byłem tam ponad pół roku za granicą, Portugalia, Teneryfa. Zrobiłem sobie wczesną emeryturę w wieku 24 lat i też zobaczyłem, że mi energii ubywało. Czy teraz ja pracując więcej, nawet jestem na Bali, skończyłem jedną książkę, piszę kolejną, tak? Już mam praktycznie o karniworze książkę skończoną. Mieliśmy jedną spółkę, założyliśmy dwie kolejne. I tak to działa, czyli nawet na Bali pracujemy, działamy, jest czas na relaks, wtedy jest relaks, jest czas na pracę, jest czas na pracę, jest czas na relacje, jest czas na relacje. Ale ten wysiłek jest ważny i jest potrzebny. I ludzie bardzo często od wysiłku uciekają. I uciekając od wysiłku powodujemy to, że mamy tej mocy mniej. No bo jaki sens jest uciekać od wysiłku? Życie to w pewien sposób wysiłek, tak? I my tutaj przyszliśmy na Ziemię doświadczyć życia i musimy mieć ten wysiłek, bo później nie będzie wysiłku. Ciało tak naprawdę doświadcza wysiłku jedynie przez zmysły. I coś jest dla nas ciężkie, trudne, wymagające, bo przez zmysły, kiedy przykładowo dusza już nie ma ciała, to patrząc z punktu energetycznego nie ma wysiłku, no bo nie boli nas nic, nie jest dla nas nic ciężkie. Czyli wysiłek jest umowny. To, co dla mnie może być trudne, albo ciężkie, albo wymagające, dla kogoś może być łatwe. Albo odwrotnie. Więc ten wysiłek jest ważny, żeby nie patrzeć na to jako na wysiłek, tylko jako na pewną formę zaangażowania energetycznego w czynności, które nas spotykają w życiu. I tak podchodźcie do tego, żeby w życiu tego wysiłku mieć jak najwięcej. Żeby zdawać te testy prawidłowo, żeby wykonywać obowiązki, nie uciekać od życia oraz również pamiętać o tym, że naturalny wysiłek, ja uważam, że jest lepszy niż ten sztuczny, siłowniowy wysiłek. Więc codziennie spacer, codziennie rower, to też jest bardzo ważne, żeby ten wysiłek fizyczny, taki typowo fizyczny był. Ale niech on będzie w naturze, niech on będzie naturalny, niech to nie będzie dźwiganie ciężarów, ja uważam, że lepiej po prostu iść na spacer lub iść na rower lub zrobić jakiś trening obciążeniowy wykorzystujący masę własnego ciała, bo to nas nie przebodźcowuje tak, jak pójście na siłownię, gdzie gra muzyka, jest 100 innych osób i wszyscy dźwigają ciężary i często nie robią tego dla samego siebie i dla samego zdrowia, tylko dla wyglądu, czyli zbudowania lepszej samooceny i dowartościowania się, że jednak mam piękniejsze ciało niż inni, więc jestem więcej wart czy warta niż inni. A nasze poczucie własnej wartości powinno wynikać z wewnątrz, a nie z tego, jak wygląda nasze ciało. Wysiłek jest również uznany za pozytywny stresor. Mamy sobie tych stresorów pozytywnych dużo. Pozytywne stresory mobilizują komórki naszego ciała do pracy. Tak? Tu mamy na przykład ketozę, głodówkę, mamy również ekspozycję na zimno, ekspozycję na ciepło. O tych rzeczach akurat macie w poprzednich moich książkach, czyli w ultrawydajności ciała i umysłu oraz w nawykach mistrzów. Aczkolwiek ważne, żeby właśnie te pięć pozytywnych stresorów jak najczęściej po prostu w swoim życiu mieć. Czyli ekspozycja na zimno, ekspozycja na ciepło, czyli łączymy saunę z gorącą wodą, z zimną wodą, tak, jako kontrast. Mi to daje bardzo dużo mocy, jeżeli chodzi o wysiłek, czyli najpierw się pocimy, potem się chłodzimy. Dlatego w Polsce regularnie chodzę na saunę 2 razy w tygodniu. Tutaj na Bali na saunę nie trzeba chodzić, bo jest tak gorąco, że człowiek ma naturalną saunę non-stop.
Więc właśnie to są dwa pierwsze pozytywne stresory. Głodówki i ketoza. O głodówkach możecie dużo przeczytać właśnie też w moich innych książkach. Teraz robiłem 8 dni głodówki na Bali. Więc przylecieliśmy na Bali 8 dni. Byłem na samej wodzie i był to piękny proces. Słońce bardzo fajnie wspiera przy tych głodówkach. Głodówki też są tak jak ten wysiłek fizyczny właśnie pozytywnym stresorem, który uzdrawia nasze ciało. Okazuje się, że te wszystkie 5 pozytywnych stresorów, co powiedzieliśmy, ma właściwości długowieczności, tak? Czyli przedłuża nasze życie. Czyli niewygoda przedłuża nasze życie. Nie jest wygodne być w gorącu, nie jest wygodne być w zimnie, nie jest wygodne dawać dużo od siebie, nie jest wygodne wykonywać swoje obowiązki prawidłowo, nie jest wygodne zdawać testy. Dużo łatwiej jest tych rzeczy nie robić. Właśnie chodzi o to, że wynagrodzeni będą ci, którzy te rzeczy robią. Czyli rzeczy niewygodne dają nam energię. Strefa dyskomfortu daje nam energię. Im więcej tej strefy dyskomfortu w naszym życiu jest, tym bardziej ona się staje naszą strefą komfortu. Czyli później, kiedy mamy strefę komfortu, ona jest jeszcze bardziej komfortowa, bo kiedy strefa dyskomfortu jest naszą strefą komfortu, jesteśmy, jak to się mówi, nie do zajechania. Więc tego Wam wszystkim życzę. I piąty element, jeżeli chodzi o formę czerpania energii, to są relacje, tak? Czyli te relacje, które w życiu mamy, albo te relacje są toksyczne i nam zabierają energię, albo te relacje są pozytywne i nam tej energii dostarczają. To się łączy mocno z tym prawem wszechświata, które powiedzieliśmy przed chwilą, czyli to, że dajemy komuś energię, ona do nas wraca. Tak jest, było i będzie. Zawsze. I to mówimy o pracy, czy to mówimy o wysiłku, czy to mówimy o obowiązkach, czy to mówimy o zdawaniu testów, czy to mówimy o byciu przykładowo właśnie podczas kontaktu z Ziemią, ze Słońcem. Im więcej tych rzeczy jest, tym więcej pozytywności w naszym życiu się dzieje. I teraz tak samo jest z relacjami. Kiedy my nauczymy się mieć relację z samym sobą prawidłową, czy tam dobrą, czy tam prawie dobrą, wystarczy często prawie dobra, bo ona perfekcyjna nigdy nie będzie, bo cały czas różne tam są deficyty z dzieciństwa i one wyskakują. U innych mniej, u innych bardziej, u innych są bardziej przerobione, u innych mniej. I tu trzeba praktykować taką metodę jako traktowanie danego stanu świadomości, ewolucji jako idealny, tak? Czyli nasz stan świadomości, ewolucji na dany moment jest idealny. Tak samo naszego partnera, partnerki, czy tam kogoś, kogo spotykamy w życiu również. I tu chodzi o to, żeby to akceptować. Czyli każdy ma swój poziom świadomości, każdy ma swoją drogę, każdy ma swoją ścieżkę, więc akceptacja bardzo mocno wpływa na te dobre relacje. Jeżeli nie będziemy akceptować siebie i swojego poziomu ewolucji i będziemy się użalać, czy udręczać, czy mieć te niskie poczucie własnej wartości, czy się obwiniać za jakieś rzeczy, czy nie wybaczymy sobie, tak w przeszłości różnych czynów, czy nie wybaczymy innych, to będzie się ciągnęło za nami przez całe życie. Jest tutaj bardzo ważne, jeżeli chodzi o relacje, zrozumienie tego, że człowiek jest jednostką stadną. Zawsze był, jest i będzie, jesteśmy ssakami i nasza ewolucja tak nas ukształtowała, że jesteśmy jednostkami stadnymi i od tego nie unikniemy. Więc uciekanie od społeczeństwa jest, można powiedzieć, grzechem. Bo przyszliśmy tutaj na świat po to, żeby doświadczać, a doświadczymy najwięcej przy byciu wśród innych ludzi. Jeżeli jesteśmy wśród innych ludzi i doświadczamy kontaktu z innymi ludźmi, to mamy szansę przerobić różne swoje niedoskonałości, ale też dajemy szansę innym przerobić ich niedoskonałości. Bardzo często ludzie, którzy wchodzą w rozwój duchowy, uciekają od różnego rodzaju właśnie konfrontacji ze światem, konfrontacji z innymi ludźmi, zamykają się w tak zwanej jaskini, albo nawet często fizycznej jaskini, jadą gdzieś w Himalaje, siedzą w Himalajach. I okazuje się, że to prawdziwego rozwoju duchowego nikomu nie daje, bo to jest uciekanie. Ucieczka od świata nie daje rozwoju, więc kontakt z ludźmi daje nam możliwość rozwoju. My możemy komuś pomóc, ktoś może nam pomóc się rozwijać, a jesteśmy tu po to, żeby się rozwijać, po to, żeby przerabiać, po to, żeby doświadczać. Więc nie uciekajmy, zaakceptujmy to, że jesteśmy jednostkami stadnymi. Druga rzecz, przynależność plemienna. Tutaj jakby też tego nie zmienimy. Od zawsze byliśmy w kontakcie z innymi ludźmi, jako plemiona żyliśmy, funkcjonowaliśmy i dopiero stało się to w ostatnich czasach, że się ludność porozdzielała. Czyli ludność zaczęła się po prostu mieszać i zaczęła się separować, i zaczęła tworzyć religię, zaczęła tworzyć podziały. I przestaliśmy być tą piękną, jedną ludnością słowiańską, plemienną, którą kiedyś byliśmy. I z tego wynika bardzo dużo różnego rodzaju patologii, których obecnie doświadczamy. Więc zaakceptujmy poza jednostką stadną również to, że jesteśmy jednostką plemienną i w plemieniu moc, w plemieniu siła i powinniśmy to uszanować, akceptować i jednak z tymi plemionami naszymi słowiańskimi mieć jak najczęściej kontakt. I coś, co jest bardzo istotne, rozumiejąc już to, że jesteśmy jednostką stadną i plemienną, jest to, żeby uzdrowić swoje korzenie rodzinne. Praktycznie każdy dobry psycholog wie o tym, że jest to konieczne, aby przerobić jakieś traumy.
aby przerobić jakieś tam deficyty z dzieciństwa, uzdrowić korzenie oliwne, tak, swoje oliwne, jak to się mówi, czyli drzewo, które ma chore owoce, ma chore korzenie. I praktycznie zawsze, jak zobaczycie oliwki czy winogrona, jak macie jakieś plantacje drzew, kiedy są chore owoce, zaczyna leczyć się korzenie. Nie leczy się owoców, nie leczy się skutków. Tak jak często lekarz leczy, zalecza, jak sama nazwa wskazuje, lekarz leczy, zalecza skutki. Chodzi o to, żeby znaleźć przyczynę. I tą przyczynę jedynie, jeżeli chodzi o nasze deficyty emocjonalne, mentalne, czy nawet fizyczne, znajdziemy w korzeniach rodzinnych, czyli w korzeniach genetycznych, czyli w naszych genach, w naszych dziadach, pradziadach, babkach, dziadkach, ojcach i wszystkich, którzy mieli na nas wpływ, bo jesteśmy sumą karmiczną dwóch drzew genealogicznych, drzewa matki i drzewa ojca. Nie mając kontaktu z rodzicami, czy tam dobrego kontaktu z rodzicami, czyli posiadanie żalu do rodziców, posiadanie złości do rodziców, obwinianie rodziców, czy jakieś inne patologiczne stany niskiego poziomu świadomości w stosunku do rodziców, dostajemy potem strasznie w kość. Więc dla nas to jest bardzo toksyczne i złe, żeby mieć złe relacje z rodzicami. Więc bardzo ważne, jeżeli nie macie takiego benefitu, żeby mieć dobrą relację z rodzicami, zróbcie wszystko, żeby tą relację naprawić. Nawet jeżeli jeden z rodziców nie żyje, nie ma to znaczenia, możecie z tą osobą porozmawiać, możecie jej wybaczyć, możecie ją przeprosić. Miejcie dobre relacje z rodziną, czyli z drzewem ojca i matki, bo oni dają wam siłę. Mamy energię z dwóch stron, z dołu, z lewej i z prawej strony. Lewa strona to jest kobieca, prawa to jest męska, więc mamy z dwóch stron tą energię od ojca i matki i należy tę właśnie energię sobie poukładać, bo bez tego bezpośredniego kontaktu z rodziną ciężko jest tą ilość energii wysoką posiadać, bo zawsze będziemy wtedy mieli jakąś podświadomą złość na to, że mamy niepoukładane drzewo rodzinne. I to, co powiedzieliśmy, każdy człowiek potrzebuje tej akceptacji, tak samo my, jak i inni. Poza akceptacją każdy potrzebuje również zrozumienia, wysłuchania, tak? Czyli akceptację, zrozumienie, wysłuchanie i czwarta rzecz, docenienie. Czyli to są cztery najczęstsze deficyty każdego z nas, dlatego że po prostu byliśmy dziećmi, jako dzieci nie było zawsze tak kolorowo, że każdy nas akceptował, wysłuchał, dawał czas, uwagę, miłość. Tak nie było i tak raczej nigdy nie będzie, bo musieliby być wszyscy bardzo świadomi, żeby te dzieci otrzymywały te wszystkie pozytywne emocje, a nie otrzymywały złych wzorców, czyli rodzice przekazują swoim dzieciom pozytywne wzorce, jak i negatywne wzorce, czyli jeżeli dziecko nie ma uwagi, nie ma atencji, nie ma miłości, nie ma zrozumienia, akceptacji, wysłuchania, docenienia, to wtedy idzie z tymi deficytami w świat. Idąc z tymi deficytami w świat, po prostu później się to odbija na ich rodzinach, tak? Czyli zakładają rodziny i przekazują to samo, co przekazali im ich rodzice. To jest bardzo ciekawe, żeby to zrozumieć, żeby wiedzieć o tym, że mamy deficyty. I te deficyty sterują naszym życiem. Z drugiej strony, żeby te deficyty starać się przezwyciężyć i żeby ich dalej w swoje pokolenie nie przekazywać. Więc jeżeli potrzebujecie się wygadać, to znaczy, że macie deficyt, czyli potrzebowaliście się kiedyś w dzieciństwie wygadać, i wam rodzice nie dali się wygadać na przykład kilka razy. I to się zapisało jako program w podświadomości. I tak samo jest ze wszystkimi emocjami, więc jeżeli coś zobaczycie, jakąś emocję, jakąś myśl, jakieś natręctwo, jakąś patologię, tak, którą macie obecnie w życiu jako wasze zachowanie, spójrzcie, czy to jest wasze, czy to nie jest wgrane. Kiedy to jest wgrane, czy przykładowo rodzic wam to przekazał, czy babcia, czy dziadek, powiedzcie, to nie jest moje. Dziękuję za to, że to miałam. To już nie jest moje, tego nie potrzebuję. Niech idzie w miejsce i przestrzeń temu przeznaczoną, tak? Albo niech zasili ponownie strumień światła, niech już tam ode mnie to odejdzie, bo to nie jest moje i tego nie potrzebuję. I wtedy tak sukcesywnie się pozbywamy takich właśnie malutkich kamyczków w bucie, które nas uwierają, a im później mniej tych kamyczków w bucie, tym wiadomo, nic nie uwiera i żyje się po prostu łatwiej. Więc relacje są bardzo obszernym tematem. Teraz tylko liznęliśmy tematu relacji, tematu wysiłku, tematu uziemienia, tematu nasłonecznienia, tematu dotlenienia organizmu, tak? Łącząc te pięć rzeczy, jesteśmy w stanie bardzo szybko zrewolucjonizować swoje życie i będzie to naprawdę niesamowity proces, aż będziecie chcieli dalej iść w tą rzekę, bo działa to w ten sposób, że jak już raz wejdziemy do rzeki, praktycznie całe życie później będziemy mokrzy, bo będziemy chcieli iść dalej i poznawać kolejne techniki, kolejne metody, które nam ten poziom energii podniosą. Ja nawet tutaj na wyjazd wziąłem ze sobą znaki mocy, kryształy. O tym jest w trzeciej części książki, tak, o świętej geometrii, symetrii, o wykorzystaniu tych symboli, o wykorzystaniu kamieni mocy.
bo też tego nie widzimy, tak? Czyli nie widzimy tego, że znaki emitują częstotliwość, nie widzimy tego, że kryształy również emitują częstotliwość. Też nie wiedzieliśmy o tym, że można czerpać energię z wysiłku i ten wysiłek jest wielowymiarowy, tak? Więc zobaczycie, jak dużo fajnych, pięknych, nowych rzeczy będzie się pojawiało w waszym życiu, jeżeli tylko rozpoczniecie. Więc polecam serdecznie rozpocząć tą drogę. Ja tą drogę rozpocząłem z 8-10 lat temu i tak naprawdę jest to droga, która nie ma końca. To jest ciekawe, że cały czas się poznaje nowe rzeczy, cały czas człowiek się uczy, cały czas człowiek później może przekazywać tą wiedzę, którą zgromadził, czyli dzielić się, czyli dawać wartość. I to jest piękne, więc tego każdemu wszystkim, tego wszystkim życzę, żeby mieli tą możliwość doświadczać i przekazywać to dalej, dzięki temu, że będziemy sami doświadczali, przekazywali, ten świat będzie się czynił bardzo szybko piękny, tak jest piękny, ale będzie jeszcze bardziej piękny, więc pamiętajmy o tym, że tej energii jest coraz więcej na Ziemi i ważne jest to, żebyśmy szczególnie w tym momencie, kiedy jest więcej tej energii z Ziemi, jeżeli chodzi o Schumana, jeżeli chodzi o częstotliwości z kosmosu, ze Słońca, kiedy jest nadmiar tej energii, ważne, żeby zadbać o to nasze ciało, o tą ilość energii, o ten balsam dla duszy, o to, co niefizyczne, bo to wszystko będzie nas wspierało poprzez właśnie nadwyżkę energii, ilość energii w tym, żeby dobrze przejść tą klimatyzację do nowych częstotliwości, do nowych, czy to różnie nazywają ludzie, wymiarów, czy do tworzenia nieba na ziemi, te czasy obecnie nadchodzą. Więc nie ma znaczenia, jak to nazwiecie, czy niebo na ziemi tworzymy, czy podnosimy częstotliwości, czy tworzymy wibracje, czy tworzymy swój raj, czy pomagamy innym. Nie ma to znaczenia. Chodzi o to, żeby podnosić swoją energię. Podnosząc swoją energię, podnosimy energię innych, podnosimy energię świata i przyczyniamy się do rozwoju świadomości całej ludzkości. I to jest nasza taka, tutaj można powiedzieć, taka mała albo i duża, nawet bardzo duża misja na całe życie, żeby codziennie podnosić poziom energii. I my pracując, aż mam dreszcze teraz, kiedy powiedziałem, pracując nad sobą, pracujemy nad innymi. I to jest taki paradoks, że zacznij od siebie, zmieni się świat. I to tak dokładnie działa. Czyli podnosząc swoją energię, zobaczycie, że wokół nagle dużo ludzi zaczyna robić podobne rzeczy. Że wokół nagle dużo ludzi zaczyna interesować się tematami metafizycznymi, tematami duchowymi, tematami energetycznymi, tematami, które kiedyś wyśmiewali. I to jest po części nasza zmiana, wasza zmiana, wasza cegiełka, którą dołożyliście do tego, żeby inni ludzie zaczęli interesować się tym, czym się nie interesowali. Więc będąc w rozwoju duchowym, w rozwoju osobistym, w rozwoju energetycznym, dbając o siebie, pilnując tych niefizycznych form czerpania energii, naprawiamy cały świat. I to działa jak efekt motyla. Nasze machnięcie skrzydełkiem po tej stronie globu wpływa na osoby na innym kontynencie. Więc jesteśmy codziennie odpowiedzialni za to, co robimy i codziennie jesteśmy odpowiedzialni za to, jak ten świat będzie wyglądał. Pamiętajmy o tym, bardzo was proszę. Namawiam serdecznie do tego, czy będziecie korzystali z informacji w książce, czy będziecie korzystali z informacji na live'ach. Macie 203 live'y o tym wszystkim nagrane na YouTubie. Praktycznie wszystkie informacje, co zapisuję w książce, oczywiście one są rozbudowane, poukładane, ale to jest wiedza z Akademii Mocy, która była potrzebna, aby tą wiedzę poukładać sobie, bo miałem tą wiedzę porozpraszaną w różnych miejscach. Niezależnie jak będziecie to robić, ważne, żebyście robili. Życzę wam wszystkiego dobrego, pięknego dnia dla was, dbajcie o energię i widzimy się jutro tak samo o godzinie 6 rano i pomówimy sobie więcej o praktykach duchowych, pomówimy sobie więcej o pracy z energią, trochę o tym bardziej takim metafizycznym aspekcie, no bo można powiedzieć, że uziemienie, nasłonecznienie, dotlenienie, piękne relacje i wysiłek, są to błahe rzeczy i jakby oczywistości, aczkolwiek dużo ludzi o tym zapomina. I zobaczycie, że wprowadzając tylko i wyłącznie te 5 elementów, które powiedzieliśmy sobie przed chwilą, wasze życie zmieni się nie do poznania. Pięknego dnia dla was, pozdrawiam serdecznie, podnoście swoją energię, zmieniajmy świat na lepsze.